Witajcie, moi drodzy, na kanale Biznesmania i dzisiaj o tym, jak wybrać biznes dla siebie. Zapraszam. A więc, moi drodzy, dzisiaj o tym, jak wybrać biznes dla siebie. I pierwsze pytanie, e, które sobie trzeba zadać, to jaki mam kapitał na, na zainwestowanie. E, I załóżmy dwa, załóżmy dwa scenariusze. Jeden, niewielki kapitał, e, może kilkanaście tysięcy, może jakiś minimalny kapitał, kilka tysięcy. I drugi, większy kapitał, kilkaset tysięcy złotych, powiedzmy między 200 a 400 tysięcy złotych. Przy pierwszym scenariuszu, pytanie, które powinienem sobie zadać, to co mogę sprzedawać? Co ja mogę sprzedać? Jaki produkt czy usługę mogę sprzedać? Tak, żebym chciał to sprzedawać, abym czuł się dobrze, sprzedając ten produkt czy usługę. I przeważnie będą to dwie opcje. Jedna to Sprzedaję to, co potrafię robić, czyli na, na przykład znam się na marketingu i obsługuję media społecznościowe, i obsługuję, czy obsługuję na przykład y, płatne reklamy w Google, Google Ads czy, czy Meta Ads, y, pracuję na tą chwilę dla jakiejś y, firmy marketingowej y, i teraz chcę przejść na swoje. Szukam bazy klientów i, i, i zaczynam działać. Praktycznie bez żadnej inwestycji, mogę działać z dnia na, dże, z dnia na dzień. Potrzebuję komputer, internet, telefon e, i, i kompetencje, oczywiście muszę być w tym, w tym dobry Jeżeli naprawdę e, jest, jest naprawdę mnóstwo możliwości dla takich, dla takich osób, e, wystarczy robić to dobrze, e, dotrzeć do ludzi, dotrzeć do ludzi, którzy, którym mogę pomóc. Które mogę pomóc właśnie tą usługą, którą świadczę, zaprezentować swoje usługi w odpowiedni, profesjonalny sposób. Dać możliwe, że jakiś okres próbny, na to, żeby przetestowali, jak, jakie będą te usługi, czy będą zadowoleni z tej współpracy, jaki będzie kontakt ze mną, aż sprzedam im tą usługę, aż skorzystają z tej usługi, z tej płatnej usługi. Jeżeli taka osoba jest zadowolona, następnie pewnie odnowi współpracę i możliwe, że. Pozyska, po, poleci mi swojego znajomego do podobnej współpracy, a ja kontynuuję ten sam proces. E, robię, robię to samo, czyli docieram do ludzi, którzy mogą być potencjalnie za, zainteresowani tą moją usługą. E, przechodzę przez podobny proces. Daję jakiś okres próbny, jestem profesjonalistą, robię to dobrze. Ktoś jest zadowolony, e, zaczyna płacić za usługę, później podtrzymuje tą współpracę i e, możliwe, że ta osoba poleci mnie swoim. Swoim znajomym. A druga opcja to sprzedaż produktów czy usług. Innych firm. Szukam firmy, która ma dobre produkty lub usługi, którą, które chciałbym sprzedawać na zasadzie współpracy jakiejś B2B, na zasadzie procentu, czyli jakiejś, jakiejś struktury prowizyjnej od, od sprzedaży. Im więcej sprzedam, tym więcej zarobię. Może być to na przykład jakaś struktura network marketingu, dobry produkt, dobra struktura szkoleniowa, dobre możliwości zarobkowe. Wszystkie, wszystkie te opcje. Tak naprawdę mają to do siebie, że działam tam samodzielnie, szczególnie na samym początku. Czyli, żeby wystartować, muszę włożyć w to pracę, dużo pracy, pewnie kilkanaście godzin dziennie, yy, własną energię, własne chęci, żeby, żeby wystartować. Yy, I główne kompetencje, jakie mi są potrzebne, tutaj oczywiście oprócz tego, że, yy, że potrafię wykonywać to, co, co chcę sprzedać. To, to główne kompetencje, to właśnie jest sprzedaż, to, to muszę potrafić sprzedawać. Ponieważ mogę być świetnym fotografem, mogę być świetnym marketerem, mogę być świetnym trenerem personalnym, ale jeżeli nie sprzedam tych usług, nie sprzedam produktu, który chcę sprzedawać, nie zarobię. Tak, to nie będzie moim biznesem i tak naprawdę będę się męczył, więc muszę się nauczyć sprzeda sprzedawać, muszę potrafić sprzedawać, żeby, żeby zarobić, żeby ten biznes zacząć rozkręcać. Yy, drugi scenariusz to inwestycja już większych pieniędzy, to inwestujesz już, już kapitał yy, kilkuset tysięcy, powiedzmy od 200 do 400 tysięcy i tutaj możesz na przykład po, yy, pomyśleć o biznesie, już stacjonarnym, który, w którym zatrudniasz ludzi, yy, gdzie możesz skalować ten biznes, czyli otwierać kolejne punkty, kolejne lokalizacje. Uważam, że dobrą opcją do rozważenia jest na przykład jakiś, jakiś model franczyzowy. I dlaczego, yy, dlaczego tak uważam? Ponieważ franczyza to sprawdzony pomysł na biznes. To jest coś, co już działa, yy, gdzie są już przykłady, ludzi, którzy prowadzą ten biznes, skalują ten biznes, rozwijają, zarabiają. Yy, natomiast wiąże się to z dostosowaniem do zasad franczyzy, procedur, procesów, które właśnie obowiązują w tym biznesie. Nie każdy preferuje takie, takie rozwiązanie. Są osoby, które chcą robić coś na własną rękę i tworzyć te procesy, procedury. Samodzielnie, oczywiście, jest to dużo większe ryzyko, ponieważ wiele osób. Tworząc te wszystkie procesy, procedury na samym początku, no, zniechęca się do tego, ponieważ tej pracy jest bardzo dużo. Wchodząc w model franczyzowy, jest to już, jest to już gotowiec. Aby, ponieważ, aby skutecznie w ogóle zarządzać biznesem, trzeba nauczyć się rekrutacji, jak rekrutować ludzi, jak zarządzać ludźmi, jak szkolić ludzi, zbudować procesy, procedury sprzedażowe, obsługę klienta i właśnie często, kiedy uruchamia się swój pierwszy biznes, tego jest tak dużo. Że, że, że ktoś po prostu już sobie z tym nie radzi i, i się zniechęca. Dlatego tylko 20% nowych przedsiębiorców, którzy urachamia nowy biznes, jest w stanie przetrwać na rynku dwa lata i kolejne 20% jest w stanie przetrwać na rynku kolejne 3 lata. Więc tak naprawdę tylko kilka procent nowych przedsiębiorców uruchamiających nowe biznesy jest w stanie przetrwać na rynku pierwsze 5 lat. Tak to wygląda. Więc model franczyzowy jest, jest to, to dużo, dużo prostszy proces, ponieważ to już wszystko jest zbudowane. Natomiast trzeba się dostosować faktycznie do, do, tego, do, tego, do, tego, do, tego, do tego modelu. I niezależnie od tego, czy chcesz otworzyć biznes samodzielnie od podstaw. I budować te procesy, procedury. Czy chcesz dołożyć, dołączyć do jakiegoś już funkcjonującego modelu franczyzowego, musisz przemyśleć, w jakiej branży siebie widzisz, w jakiej branży chcesz działać, w jakiej branży chcesz budować ten biznes. Patrzyć też długofalowo, nie ile mogę zarobić tu i teraz, jaka to jest popularna branża, czy może jakiś produkt, tylko czy widzę się w sprzedaży tego produktu w tej branży, na przykład za. 3, 5 czy 10 lat, ponieważ, wiecie, biznes to jest temat długofalowy. Można oczywiście coś kupić, sprzedać, kupić, sprzedać kilku kilkukrotnie, coś na tym zarobić, natomiast no, nie możemy tego nazwać bizne, biznesu. Jeżeli chcemy uruchomić biznes i, i rozwijać ten biznes, skalować ten biznes, to chcę upewnić się, że jest to coś, co chcę robić długofalowo za kilka lat, za kilkanaście lat. Możliwe, że chcę. Stworzyć biznes, który później chce przekazać dzieciom yy, i na pewno chce się dobrze czuć, sprzedając ten, 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 ten produkt, usługę i działać w tej branży. Yy, możesz na przykład sprzedawać alkohol i na, na tym nieźle zarobić. Yy, Natomiast no Patrząc na, na, na siebie, na swoje wartości, czy faktycznie będziesz się dobrze czuł sprzedawać y, a, alkohol, y, czy podobne tego typu produkty? Możliwe, że nie. Możliwe, że po, po, po roku, dwóch stwierdzi, że no jednak to nie jest ta branża. Jednak no nie docierasz do klienta, z którym chcesz współpracować y, na, tak na co dzień, nie jesteś zadowolony, promując y, ten produkt, czy, działać, czy działając w tej branży, nie czujesz się dumny z tego swojego biznesu. Yy, więc ważne jest to, żeby przeanalizować ten temat na samym początku. Czy chcesz działać w, ten, w tej branży długofalowo, czy to jest ten, ten produkt, ta usługa, i czy tak naprawdę ta branża jest to branża z potencjałem. Co się stanie z tą branżą za 3-5 lat, to też chcesz przeanalizować. Czy jest to może produkt, który ucieknie zaraz do, do internetu? I ten handel stacjonarny, tak jak dzieje się to w, w, w wielu przypadkach, już po prostu będzie, e, będzie spadał. To jest nie, jest nie jest coś, co będzie się rozwijać. Więc też chcesz to przeanalizować e, i podjąć taką e, decyzję. Chcesz również e, przeanalizować trendy e, i ogólnie potencjał, potencjał rynku. Jaki? Jest potencjał na danym rynku. Jeżeli działasz na, na danym, w danym województwie, w danym mieście czy, czy na całą Polskę, to chcesz też to przeanalizować, czy faktycznie to będzie się sprawdzać, jaki jest trend. Możliwe, że chcesz porównać rynek. Polski do rynku zagranicznego, jak to kiedyś wyglądało w, w, w krajach, które jest, które jest bardziej rozwinięte pod względem tego, tego biznesu i teraz możliwe, że ten trend, ta moda przechodzi do Polski, jak to będzie wyglądało w najbliższych 5-10 latach, więc chcesz zrobić taką, taką dokładną analizę. A jak już zadecydujesz, co to będzie za produkt, co to będzie za usługa, co to będzie za branża, to idź za ciosem, nie zatrzymuj się i pamiętaj, w biznesie będzie, będą problemy. Będą y, przeszkody, będzie dużo stresu, ponieważ tak jest, to jest standard, to jest nieuniknione i, i bądź tego świadomy. Natomiast jak już wygrasz, jak już osiągniesz sukces, to... Popatrzysz się za siebie na to, na to wszystko całą drogę, całą pracę, którą włożyłeś w te ostatnie lata i będziesz i stwierdzisz, że faktycznie było to warte i tego Ci życzę. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Żegnam się z wami. Subskrybuj ten kanał. Jeżeli jeszcze Ci się nie udało, napisz komentarz, jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, czy może pomysł kolejnego odcinka. Żegnam się z wami, trzymajcie się. Cześć!